Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Australia oczami Asi. To jest odcinek pod tytułem Nasza historia, a chciałabym opowiedzieć o tym, jak już wylądowaliśmy. Wcześniejszy odcinek był o tym, jak podjęliśmy decyzję, jak wyglądał nasz lot. Natomiast faktycznie już mogę Wam powiedzieć, jak wylądowaliśmy na naszej ziemi obiecanej, czyli w Australii. Odebrała nas nasza znajoma, za co jestem ogromnie wdzięczna, u której mogliśmy być i mieszkać około 2 tygodni w Brisbane. Pierwsze co, jak już przeszliśmy tą całą odprawę, bardzo mili ludzie, naprawdę uśmiechnięci, naszych walizek nikt nie sprawdzał, kobieta tylko zapytała, czy mamy jakieś jedzenie. My powiedzieliśmy, że mamy, bo kobieta, do której lecieliśmy, nasza znajoma Marylka, mieszka bardzo długo już w Brisbane i ona miała ochotę na Prince Polo. I przywieźliśmy cały wielki karton Prince Polo i powiedzieliśmy tej pani, która nas zapytała, czy mamy jedzenie, że mamy faktycznie takie czekoladowe wafelki, ale mamy wszystko zapakowane. Powiedziała, dobrze, nie ma problemu, nie musicie mi pokazywać torby, możecie już wyjść. Dziękuję bardzo, witamy w Australii. To było niesamowite powitanie. Byliśmy strasznie zmęczeni, muszę Wam powiedzieć, ale przeszczęśliwi i tak naprawdę do Australii, co Wam pokażę na zdjęciu, przylecieliśmy chyba tylko 4 walizkami, to było całe nasze życie, przylecieliśmy 4 walizkami i pierwsze jak wyszliśmy na parking, tam gdzie stał samochód, no to oczywiście ogromny upał, uderzyła nas fala niesamowitego gorąca, przepiękna pogoda i niesamowita zieleń, taka nasycona bardzo mocno, to pamiętam. Czy od razu mi się Australia spodobała, jak jechałam ulicami? Nie. Pomyślałam sobie, wyobrażałam sobie tą Australię zupełnie inaczej. Czyli moje pierwsze wrażenie było takie średnie. Natomiast faktycznie przez 2 czy 3 dni nie byłam zachwycona. Teraz już jestem. Także to było. Co jeszcze było takiego komicznego? Jak wstawałam rano przez pierwsze dni, za każdym razem mówiłam, Boże, jaka piękna pogoda, Jezu, jaka cudna jest pogoda dzisiaj. Nie mogłam się przyzwyczaić, zwłaszcza po Anglii, że tutaj po prostu prawie zawsze jest pogoda. Nawet jak u nas wieczorami pada i to bardzo dużo, to rano, tak jak dzisiaj znowu, jest przepiękne słońce bezchmurne. Więc byłam zszokowana. No i taka informacja, mała ciekawostka dla kobiet, że absolutnie nie mogłam sobie dać rady z moimi włosami przy tej wilgotności. Po prostu w życiu nie miałam takiego kiepskiego układania. Oby nie, co bym z nimi nie robiła, one i tak mnie nie słuchały, w związku z tym zwijałam włosy w kok, bo ja już nie miałam na nie siły. Jeżeli chodzi o wilgotność, bardzo duża wilgotność. Pamiętajcie, że my przylecieliśmy w styczniu. 2 stycznia postawiliśmy nogę tutaj na ziemi australijskiej, to jest środek lata. To są tropiki, to jest Queensland. W związku z tym faktycznie ogromnie duża wilgotność i gdyby nie klimatyzacje, które chodzą w domu non-stop, w samochodach, w sklepach, ustawione jest to wszystko na full, to faktycznie człowiek po chwili robi się dosłownie mokry. Więc trzeba by było cały czas stać pod natryskiem. Także to jest ta różnica pewnie między, jak słyszałam w kącie kuchni, między Perth a Queensland, a w ogóle tutaj naszym rejonem, Sunshine Coast, ponieważ w Perth słyszałam, że ten klimat jest suchy, te lato, a u nas jest dosyć wilgotno. Także to jest to, co mnie tutaj zaskoczyło na pewno. Poczekajcie, zobaczę na ściągę, co tam dalej mam. Dobrze, w związku z tym, ponieważ chcieliśmy kupić samochód, bez samochodu nie wyobrażaliśmy sobie tutaj życia i raczej nie można żyć to tak jak w Stanach, musieliśmy udać się do urzędu i załatwić sobie prawo jazdy. Prawo jazdy, jeżeli chodzi o Polaków, jest to prosta sprawa. Do niedawna Polacy musieli zdawać nowy egzamin, natomiast teraz nie trzeba zdawać. Wystarczy, że macie swoje prawo jazdy albo angielskie, albo polskie i tylko zamieniacie je na prawo jazdy australijskie. Płaci się za to pieniądze, bodajże wykupiliśmy na 2 lata i płaciliśmy 245 dolarów za takie prawo jazdy. Później po 2 latach możemy je przedłużać. Kwestia to jest po prostu finansowa. Chyba 1000 dolarów jak się płaci, to chyba to jest bezterminowo. Przepraszam, jeżeli niezbyt dobrze powiem, ale z tego co tam pamiętam. Zrobiono nam zdjęcia, dostaliśmy papierkową wersję. Po paru dniach przyszły do naszego domu wersje elektroniczne. Ja Wam może pokażę, jak to wygląda. W ten sposób. Z tyłu jest adres.
I tu jest taka naklejka, dlatego że adres, jeżeli się zmienia w Australii, wtedy wystarczy elektronicznie to załatwić przez internet i przyjdzie do waszego domu nowy adres w postaci takiej naklejki. Naklejacie tylko z tyłu i nie trzeba wymieniać całych dokumentów. Bardzo proste, jak to w Australii, bardzo wiele takich rzeczy ułatwiających, jest takich historii i wiele rzeczy ułatwiających życie, o których będę wam mówiła. Jak już mamy prawo jazdy, to oczywiście chcielibyśmy samochód. Przemek zajął się jako mężczyzna prawdziwym szukaniem samochodu i pozwolił mi oczywiście te samochody wybierać i je oglądać, natomiast szukał je na Gumtree. Znaleźliśmy taki samochód, chcieliśmy samochód rodzinny, który by miał napęd na 4 koła, dlatego że tutaj są plaże, po których można jeździć samochodem. Nie mam takie filmy. Ja je zamieszczę na moim blogu. Fantastyczna zabawa dla całej rodziny, naprawdę genialne. Moje dziewczyny się świetnie bawiły, my się świetnie bawiliśmy. W związku z tym wybraliśmy Holden Captive. Kosztowała ona nas 10 tysięcy dolarów. Jaki rocznik? Dowiem się od Przemka i zamieszczę na takim pasku na dole, ponieważ, przepraszam bardzo, nie pamiętam. Bardzo wygodny samochód, jak dla nas. To był w tej formie dosyć, że tak powiem, ten samochód średni, klasy średniej. Także spokojnie nam wystarcza. Co dalej? Jak już mieliśmy prawo jazdy, samochód, no to trzeba gdzieś mieszkać. Nie będziemy mieszkać u tej naszej znajomej. Mieszkaliśmy 2 tygodnie i to naprawdę zdecydowanie już długo, żeby komuś siedzieć na głowie. W związku z tym zaczęliśmy szukać mieszkania, domu do wynajęcia, nie mieszkania, tylko domu. W Australii nie jest to takie proste i opisałam już to w moim blogu Dom w Queensland, ale jeszcze będę specjalny blog założył, bo o to pytacie, jak wynająć dom w Australii. Tam wtedy podam wszystkie szczegóły, na jakiej stronie szukać domu, ile to kosztuje. Powiem wam, że nam się nie udało, ponieważ byliśmy na wizach e-wizytor obydwoje i nie udało nam się wynająć domu, nikt nam nie chciał go wynająć. To nie jest tutaj takie proste, zwłaszcza w Sunshine. W związku z tym postanowiliśmy zamieszkać w apartamencie takim holidayowym, czyli wakacyjnym, gdzie płaciliśmy 550 dolarów za tydzień. Przychodziła pani raz na 2 tygodnie sprzątać ten apartament. Ten apartament miał meble i wszystkie pralki, lodówki. Nie musieliśmy absolutnie kupować niczego. Wielki basen na dole, grill. Fantastyczny widok, ja już wam pokazywałam to w domu w Queensland, widok na ocean i plażę, tylko oczywiście no nie było trawy, nie było tej przestrzeni, ale mieszkaliśmy tam aż 9 miesięcy, byliśmy w centrum Maroochydore, mieliśmy wszystko pod ręką, więc dla nas bardzo fajna opcja i myślę, że dla osób, które przyjeżdżają w ogóle do Australii, chcą tutaj zamieszkać, jest to naprawdę świetna opcja. Im dłużej mieszkacie, to znaczy my mieszkaliśmy 9 miesięcy, więc dostaliśmy taką kwotę 550 dolarów za tydzień do płacenia. Natomiast jeżeli chcecie być krócej, no to taki koszt jest około, za apartament, w którym my mieszkaliśmy, gdzieś 750 dolarów. Za nowsze apartamenty płaci się 1000 dolarów za tydzień. Więc to nie jest taka tania sprawa. To jest następną sprawę, którą już załatwiliśmy, już byliśmy przeszczęśliwi, że mamy gdzie mieszkać, mamy samochód, mamy na razie wizę wizyta. Trzeba było zająć się zmianą wizy dla Przemka. Pomógł nam w tym nasz agent migracyjny, zmieniliśmy wizę z wizy e-wizytor na wizę studencką, więc Przemek mógł pójść do szkoły języka angielskiego, żeby później zdać test IELTS specjalny, tutaj, który jest potrzebny do tego, żeby później dostać następne wizy. I nie dość, że mógł chodzić do szkoły, to jeszcze mógł pracować 20 godzin w tygodniu, to jest połowę czasu, czyli pół etatu, ale zawsze. I zaczął szukać pracy. Są różne sposoby szukania pracy. O tym również powiem w specjalnym blogu, jak znaleźć pracę i jak wygląda to jest praca w Australii. Natomiast to jest odcinek o naszej historii, więc powiem wam, jak to zrobił Przemek. Przemek, ponieważ jest, z czego jestem dumna, od 16 lat naprawia i sprzedaje telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny, jest naprawdę bardzo dobry. W związku z tym starał się szukać pracy w swoim zawodzie. I robiliśmy tak, że wsiedliśmy w samochód i jeździliśmy tutaj po okolicy i patrzyliśmy, gdzie są firmy, które naprawiają telefony komórkowe i sprzęt. I wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy
takie firmy i do jednej z nich Przemek zaniósł swoje CV, porozmawiał z właścicielem i się okazało, że ten właściciel, że tak powiem, od razu powiedział, że Przemek z takim doświadczeniem może przyjść, ponieważ ta firma działała tutaj 3 lata, a Przemek ma 16 lat doświadczenia. Robił to samo w Polsce, robił to samo w Anglii, nie ma problemu. Został od razu przyjęty, więc pracował faktycznie na pół etatu. Do tej pory tam pracuje, nie zarabia dużych pieniędzy, bo ja wam powiem, że na pół etatu Przemek zarabia 21 dolarów brutto na godzinę. To niestety tu są stawki Sunshine Coast. W Brisbane, w innych miastach zarabia się o wiele więcej, natomiast w Sunshine Coast niestety te stawki są dosyć niskie. To naprawdę wychodzi około niecałe 400 dolarów tygodniowo, no to sobie możecie wyobrazić, skoro my za apartament płaciliśmy 550 plus jedzenie i tak dalej, ja nie mogę pracować i nie mogłam pracować na wizie e-wizytor ani jednej godziny, to jest tylko wiza uprawniająca mnie do tego, że ja będę podróżowała po Australii, w związku z tym niestety cały obowiązek spadł na Przemka, zarabianie na rodziny i z tego co przywieźliśmy ze sobą braliśmy. Tak wygląda rzeczywistość. Także to są nasze pierwsze spojrzenia na Australię, z tego co wam opowiedziałam. Wiecie już, jak tutaj dotarliśmy, wiecie już, jaką podjęliśmy decyzję, kto nam pomógł. I jeszcze powiem może na temat szkoły Przemka dość krótko, bo też o tym powiem w odcinku o edukacji. Natomiast Przemek właśnie wybrał szkołę angielską, dosyć dobrą tutaj, która kosztuje 1500 dolarów tygodniowo, przepraszam, miesięcznie, tygodniowo to by dopiero było miesięcznie. I jest to naprawdę bardzo dobra szkoła. Ja do tej szkoły uczęszczałam również na zajęcia bezpłatne. Szkoła co jakiś czas organizuje takie dwutygodniowe, bezpłatne nauki języka angielskiego, ponieważ oni przyjmują ludzi, którzy uczą się uczyć. Uczą się uczyć na takich ludziach jak ja, którzy przychodzą na darmowe lekcje języka angielskiego. Naprawdę są to bardzo przyjemne lekcje, one trwają od godziny drugiej do godziny czwartej i naprawdę dosyć dużo się dowiedziałam na tych lekcjach, bardzo fajni ludzie je prowadzą, jest bardzo fajna atmosfera, w związku z tym miałam jeszcze darmowe zajęcia z języka angielskiego, a ponieważ chodziłam na wszystkie zajęcia, byłam bardzo pilną uczennicą, w związku z tym dostałam nagrodę od szkoły, czyli kartę, na której znajdowało się do wydania 50 dolarów dla mnie, czyli dostałam jeszcze, spotkała mnie bardzo miła niespodzianka za to, że jestem bardzo pilną uczennicą. Ja po prostu, wiecie co, lubiłam chodzić na te zajęcia. Uważam, że każda, chociaż jedna godzina spędzona na angielskim czegoś mi uczy i to jest dla mnie bardzo ważne. To była następna miła niespodzianka. Przemka dzień pracy wygląda w ten sposób, że od godziny 9 do godziny 14 z przerwą godzinną, prawie godzinną obiadową jest w szkole, natomiast o 14 do 5 chodzi do pracy. Także tak wygląda jego system. Natomiast w tej chwili już dzisiaj będą składane dokumenty na wizę sponsorowaną, więc to się zaraz zmieni. Jak wyglądają te wizy, jak to w ogóle wszystko będzie wyglądać, opowiem wam w osobnym odcinku o wizach, które nie chcę wam teraz zanudzać, bo może kogoś to kompletnie nie interesuje. Także dziękuję wam ślicznie, do następnego razu. W następnym odcinku o naszej historii będę opowiadała o tym, co nas tutaj zaskoczyło w Australii. Dziękuję, na razie. Co chciałam dodać tutaj jeszcze do tej naszej historii jest to, że Przemek ma partnerów biznesowych z Sydney i będzie otwierał sieć sklepów tutaj w Sunshine Coast, Brisbane, pewnie również w Sydney. W związku z tym jest możliwe zrobienie na niego tej wizy sponsorowanej, co też robimy. Będę was informowała, jak się wszystkie sprawy mają, jak wyglądają wszystkie etapy, ale to w tym osobnym odcinku o wizach, także serdecznie zapraszam do następnego razu.